Kłaniam się. W tym filmie pokażę, jak wykonać bardzo proste, szybkie i przede wszystkim zdrowe batony, które uwielbiają wszyscy, szczególnie dzieci, i które możesz zabrać sobie na wyjazd, na przejażdżkę, do pracy, gdziekolwiek tylko sobie zechcesz. I one są do wykonania w kilka minut. Zapraszam. Jeszcze mnie subskrybujesz, to tu jest ten guzik, warto go nacisnąć, dzięki temu ja się rozwijam, dzięki temu ty zyskujesz kolejne przepisy albo kolejne wskazówki, dzięki którym będziesz się rozwijać, a my jak zwykle płynnie przechodzimy do filmu. Kontynuuję serię przepisów mojej nieidealnej kuchni, od razu mówię, że moje przepisy nie wyglądają perfekcyjnie jak z obrazka, od razu mówię, że bardzo średnio gotuję, znam się na odżywianiu, ale nie znam się na gotowaniu, jestem w tym po prostu słaby, co jest zmiana faktu, że i tak to robię, po to, żeby być zdrowym. I przepisy, które prezentuję, nie są perfekcyjne pod kątem wizualnym, one nie wyglądają po prostu och i ach jak ze zdjęć, ale są zdrowe, są smaczne, są proste, są szybkie, także nic, tylko je robić. I argument, Bartek, ja nie umiem gotować, to ja nie będę gotować i będę jadał tylko sam, za przeproszeniem, syf, już niestety jest nieaktualny. W dzisiejszym filmie pokażę batony, które można zrobić z czterech składników. One zajmują 10, 15, może minut, w zależności od tego, jak długo będziemy je trzymać w lodówce, w zamrażarce. I teraz tak, do ich wykonania będziesz potrzebować masła orzechowego. Jeżeli chodzi o masło orzechowe, to kupiłem w Biedronce. To, co jest najważniejsze, to trzeba patrzeć sobie tutaj. Jest bez dodatku cukru. I tutaj mamy skład: orzeszki ziemne. Koniec składu. Nie ma nic więcej. Czyli jak już masz dodany na przykład olej jakiś, nie wiem, palmowy, który jest często utwardzany, jest bardzo niezdrowy, szczególnie ten utwardzany. Jeżeli masz na przykład dodany jeszcze jakiś cukier dodatkowo, w ogóle masz, jeżeli coś masz do masła orzechowego dodane, to masło już możesz odłożyć. Masło orzechowe macie składać tylko i wyłącznie z orzechów i z niczego absolutnie więcej. I tak jak mówię, bardzo łatwo znaleźć nawet tego typu, które jest jak najbardziej spoko. Drugi składnik, czekolada. Niestety nie taka zwykła Stoffi na przykład, albo truskawkowa, którą uwielbiam, tylko gorzka. Zakryję markę, mam to gdzieś. 90%, a 85% to jest, uważam, takie absolutne minimum, którego należy używać. I teraz na co należy zwrócić uwagę, już pokazuję. Tutaj. Te rzeczy są bardzo istotne, ja je przeczytam. Tu jest tak, bez oleju palmowego, bez aromatów, bez emulgatora E476. I to jest bardzo istotne, to jest jeszcze bez nasion soi, czyli bez GMO. Czyli znowu, im mniej składników, tym lepiej. Tu jest 90% tłuszczu, tak, bo przepraszam, kakao. A jeżeli chodzi o tłuszcz i o stosunek tłuszczu do węglowodanów, bo tak jak zawsze mówię, nie łączymy, staramy się jak najbardziej nie łączyć tłuszczów i węglowodanów. Już tłumaczę, jak jest tutaj. Tu mamy tłuszcz 44 i mamy węglowodany 17. No to jest takie trochę średnie, ale należy wziąć pod uwagę, że w tych węglowodanach jest już policzony błonnik. On tutaj nie jest wyszczególniony, ale po prostu w kakale jest dużo błonnika. W związku z tym takich cukrów, które się wchłaniają, które mogą podnieść poziom insuliny, w tej czekoladzie jest bardzo mało, dlatego ją polecam. Trzeci składnik, maliny. Mrożone kupiłem, bo niestety nie znalazłem świeżych. One mają 8 gramów węglowodanów na 100 gramów produktu. I tutaj znowu pamiętajcie o tym, że maliny też będą miały błonnik, dlatego to 8 gramów węglowodanów to jest wszystko, czyli cukry, węglowodany i błonnik. Błonnik się nie wchłania, więc możemy go odjąć, więc zostaje kilka gramów węglowodanów, które się mogą wchłonąć, więc one za bardzo insuliny też nie podniosą, dlatego je polecam. Ale oczywiście, jeżeli ktoś się uprze, może dać inne owoce, te, które lubi. Ja po prostu daję te, które są absolutnie najbezpieczniejsze moim zdaniem, które jak najmniej podnoszą poziom insuliny. I czwarty składnik to orzechy. Możesz dać absolutnie tylko i wyłącznie te, które lubisz. Ja bardzo lubię orzechy nerkowca. Tylko też należy wziąć pod uwagę to, że one bardzo mało podniosą poziom cukru. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Jak my zmieszamy te wszystkie składniki, to tam będzie bardzo dużo tłuszczu. Tłuszcz do pewnego stopnia będzie spowalniał wchłanianie cukru, a co za tym idzie, będzie po prostu powodował to, że insulina będzie w mniejszym stopniu aktywowana. Czyli im więcej tłuszczu, a mniej węglowodanów, tym bezpieczniejszy posiłek. Bo jeżeli by było pół na pół tłuszcz i węglowodany, no to wtedy ta insulina i tak się podniesie i niestety
Duża część z tych tłuszczów będzie się przenosiła do tkanki tłuszczowej. Bez podniesienia insuliny praktycznie tkanka tłuszczowa nie ma jak odkładać się z tłuszczu, więc tłuszcz jest w 100% bezpieczny. Jeżeli zjesz go po prostu dużo w jednym posiłku, to będziesz dłużej syty lub syta i dzięki temu po prostu potem zjesz mniej kalorii. I ten cały słynny bilans się wyrówna. Dobrze, mamy wstęp za sobą, się tutaj troszeczkę pocę, raz, że ze stresu, dwa, że mam 30 stopni na dworzu, a ja staram się tu jeszcze gotować, ale także jakbym mi się troszeczkę świecił, to bardzo przepraszam, ale niestety moja makijażystka wyjechała. Taki żarcik, jak ktoś by mnie nie znał. Przepis, wykonanie go jest banalne. Wszystkie te składniki, czyli 100 g czekolady, 100 g masła orzechowego, około 100 g malin i około 100 g orzechów wrzucamy do jakiegoś miksera, blendera i po prostu to mielimy. Koniec całego przepisu tak naprawdę. Ja to teraz zrobię u siebie w czymś takim. I po kolei. Dobra, teraz jak było widać na tym szybkim filmiku, na tym szybkim ujęciu, ja nic nie mierzę, bo tak naprawdę dla mnie to nie ma większego znaczenia. Ja daję te składniki po prostu na oko w odpowiednich proporcjach i to jak mi wyjdzie za chwilę po zmiksowaniu ta masa, ta konsystencja będzie decydowało o tym, czy czegoś dałem za mało, czy za dużo. Bardzo ważne jest to, żeby to się po prostu wszystko w miarę dobrze skleiło. Wszystkie te produkty są tak naprawdę wysokotłuszczowe, więc ja tutaj nie muszę tej gramatury mierzyć, bo ja tutaj nie mam jak podnieść insuliny, więc co mnie to tak naprawdę obchodzi, czy jadłem 50 g więcej nerkowców, czy 50 g więcej masła orzechowego. Nie interesuje mnie to, bo po prostu zjem i tak potem docelowo tyle, żeby się najeść, albo zjem po prostu sobie deser też tylko i wyłącznie tego, bo to na deser w sensie, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć fajny, dobry smak i poczuć większą satysfakcję z posiłku. Także u mnie to wygląda w ten sposób i bierzemy się za mielenie tego. Byłbym sam, gdybym nie spróbował. W każdym razie są pyszne, orzechowo, malinowo, czekoladowe batony. Masa wygląda w ten sposób. Ona nie wygląda jakoś ultra mega smacznie, ale teraz całą tę masę przenosimy sobie do jakiegoś naczynia, które koniecznie trzeba wyłożyć papierem i wysmarować tłuszczem, żeby to się nie przykleiło. I wstawiamy sobie to do lodówki, najlepiej może nawet jednak zamrażarki na 5, 10, 15 minut. I to od razu mówię, to wszystko zależy od tego, jak to będzie po prostu u Ciebie działało, w którym miejscu będzie w lodówce stało, więc po prostu jak minie 5 minut, to sobie otwórz lodówkę albo zamrażarkę. Sprawdź, czy te batony są już twarde, na przykład widelcem. Jeżeli są twarde, to wystarczy, możesz wyjąć. Jeżeli nie są twarde, to trzymaj kolejne 5 minut. Także jakby ktoś w komentarzu to ile dokładnie minut, tego nie jestem w stanie wyczarować. Moja czarodziejska kula nie jest w stanie tego stwierdzić. Dobra, ja to teraz przyniosłem sobie już do tego takiego szklanego pojemniczka, wyłożyłem go papierem i teraz to wygląda w ten sposób. I to wstawiam sobie do zamrażarki, no i będę sprawdzał, mam nadzieję, że to zajmie około 10 minut max to zamrażanie. Ok, tutaj mamy taki batonik. On wygląda w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. W każdym razie, jeżeli ktoś uważa, że on nie wygląda apetycznie, ma prawo tak uważać, jak najbardziej ja wiem, będę w ogóle się w to wtrącał. W każdym razie możecie sobie wziąć na przykład gorzką czekoladę i ją rozpuścić w garnku, w piekarniku, w mikrofalówce, gdziekolwiek. I można sobie taki baton jeszcze w niej wymoczyć, w tej czekoladzie i też odłożyć do zamrażarki. I wtedy będziecie mieli jeszcze taką fajną polewę dodatkową czekoladową. Ona też będzie tłuszczowa, więc też ten baton jak najbardziej będzie spoko. Jeżeli komuś się nie chce, nie ma czasu, nie ma drugiej czekolady, to wystarczy coś takiego. To leżało 15 minut w mojej zamrażarce. Jeszcze nie jest jakoś tam mega, mega twarde. W każdym razie 15 minut było idealne do tego, żeby sobie już je pociąć. I teraz mogę ewentualnie, jeżeli uważam, że jest za miękkie, odłożyć do lodówki. Jeżeli uważam, że jest idealne, to po prostu zacząć jeść. Podsumowując, ten przepis tak naprawdę wykonuje się przez 2-3 minuty. Potem się wstawia na 15 minut mniej więcej do zamrażarki. I wszystko jest gotowe. Jest świetny, bo są tylko 4 składniki. Jest szybki, jest zdrowy i przede wszystkim smaczny. Tak? Czyli jeżeli Twoje dzieci na przykład nie chcą jeść zdrowo albo nie chcą jeść czegoś innego niż desery, to daj im zdrowy obiad i daj im dodatkowo takiego batona i powiedz, że on jest w 100% zdrowy i też im na pewno zasmakuje, bo po prostu jest smaczny. Pamiętajcie też, że znajdziecie też na moim YouTubie przepis na naleśniki, na koktajl, na deser, na ciasto. Także to już jest ponad 5. przepis, także śmiało możecie działać i korzystać. Jeszcze raz mówię, ja słabo gotuję, ale gotuję, staram się,
Wychodzi mi tak, jak widać, przepisy są, mają być przede wszystkim zdrowe, bo zajmuję się odżywianiem ludzi, zajmuję się tym, żeby czuli się lepiej, żeby wyglądali lepiej. Także jak komuś przepis nie wychodzi idealnie, wizualnie, spokojnie, to nie ma większego znaczenia. Najważniejsze, żeby było smaczne i zdrowe i od serca. Tyle na dzisiaj ode mnie. Bardzo proszę, napisz w komentarzu, czy ten przepis Ci się podobał, czy się przyda. Jeżeli masz pomysł na inny przepis, to też mi o tym koniecznie daj znać w komentarzu. Jeżeli masz do mnie jakieś pytanie, to też zostawię w komentarzu. Albo napisz do mnie maila na bartek@strefaprzemian.pl albo SMS-a na 669-191-963. Możesz też sprawdzić sobie nasze 7-dniowe menu na strefaprzemian.pl. Tam będziesz mieć 21 zdrowych i też często szybkich i smacznych przepisów. Koniecznie je przetestuj, jest bezpłatne. Po prostu zapisz się do newslettera i pobierz. Będzie mi bardzo miło, jak udostępnisz ten film, albo po prostu wyślesz go jakiemuś znajomemu, którą też mam nadzieję, że się przyda. I co? No to widzimy się w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam, cześć.